Witam serdecznie. Kroniki Wyziewu, kopalnie wdowy. No co, poszukamy, co tu jeszcze można znaleźć. Chodźcie, rybiata, chodźcie, chodźcie. Kici, kici, taś, taś. No, są jakieś rzeczy. Spalanie 1-0. Dodaje 30 punktów obrażeń od ognia przez 3 tury. System nanomanipulatora z automatycznym zapłonem ogniowym po zetknięciu z celem. Do wykorzystania w przypadku ataku jednostek biologicznych przybliżony czas spalenia jest podany na boku chipa. Okej, okay, to teraz jeszcze. Wszystko fajnie. Ja za bardzo teraz nie mam czym atakować, no bo tak, ta burza wyziewu. Ja nie wiem na przykład, czy złodziejstwo to w ogóle z nią działa. Tak naprawdę. No bo spalanie, powiedzmy, że jak użyję, to się podpali, ale kradnie celą plastik. Nie wiem, czy to na pewno działa, czy to nie trzeba pokonać. Przeciwnika nie spojrzałem wtedy dokładnie, jak rzucałem przeciwnikiem. No to nic. Jeszcze najwyżej się zobaczy, jak nie, to jakieś inne umiejętności przypiszę. Puszka z napalmem. Rzuć, aby spowodować obrażenie od ognia. Obszarowe, silna mieszanka łatwopalnych chemikaliów, które po uderzeniu w cel zapalają się i mocno przyklejają do powierzchni, zwłaszcza ciała. Przydatna do wypędzania wrogów, którzy są za dobrą osłoną oraz zadawania dodatkowych obrażeń stworzeniom szczególnie wrażliwym na ogień. Ok, czy możemy trafić coś, co będzie wrażliwe na ogień. I dobrze wiedzieć. Kurde, trochę tej mapy tu jest tak naprawdę do zwiedzania. Ale nadal nie znalazłem karty. Karty do stołówki. Tu coś, jakiś terminal. Najpierw tu. Jak to wyjąć? Jest, karta stołówka. Przedmiot zadania. Kopalnia wdowy. Lekko zatłuszczona karta korporacyjna z wyczuwalnym aromatem gotowanego jedzenia. Nadrukowana na niej napis stołówka. Super, jest. Terminal. Ooh, first family terminal. And it's working. Triple encrypted digs. Sneeze near that thing and it'll turn you inside out. I'll take a stab. Dobra, co my tu mamy? Dostęp do fabryki, projekt Neptun. Projekt Neptun, co to jest? Interface. Accessing. Interface. Family mine, audio log 065. Hello? Hello? Jimmy, you told me this was the hotline of the family. Well, is it? Listen, hello? This is a foreman. We're in trouble. We got 20, 25 editors breaking through the homage gate like it's paper and... What? Palmati's with them? Hey, we need help here! We need... Okej, moja matka tu była. Dobra. Analiza wyziewu. Interface. Accessing. Interface. Project Immortus, led by Dr. Jellica Zen. Clarify. Quark gluon plasma applied to miasma. Burn to 9.8 trillion degrees. Result. Unable to destroy miasma. Failure. Continue. Miasma placed in copper cryostat chamber. Chilled to 7 millikelvins. Result. Unable to destroy miasma. Failure. Okej, czyli jest odporny na zimno i na ogień. Dostęp do fabryki. Interface. Denied. Emergency override. First factory access log. Clarify. Tobias Zen transfers factory access codes to Quendel Zen. Continue. Tobias Zen deceased. Quendel Zen reconfigures factory access codes. Continue. Quendel Zen reinforces gamma locks with personal crypto link. Family access denied. Interface. Denied. Emergency override. File corrupted. Records erased. Hej! Myślę, że już wszystko. Whoa. You understand any of that? Not really. Let's keep moving. Sprzeciwili się rodzinie i zakodowali wejście. Dobrze, muszę wrócić na stołówkę. Czy muszę? Chcę!
A z tym wydziewiem fajnie zrobiony tutaj jest. Super. Co tu nam wyskoczy? Karabin snajperski The Ranger, poziom pierwszy, karabin snajperski. Weź przedmiocik. Super. Plastik. No dobra, nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Karabin snajperski. .40-80 i 70-130 to jest troszkę, jakby nie patrzeć, słabszy, za to zasięg ma ładny, 18. Może z daleka w razie czego wrogów radzić, żeby nie podeszli, a nie w tą stronę. Tam dalej już nic nie było. Zawsze to jakieś dodatkowe opcje w walce, nie? No, już widzę tam jakichś typów. Będzie walka. Ukryjcie się. A tak, coś kojarzę. Wymóg karta, bramka. Nie mam oczywiście. Jest po co wchodzić? Coś tu niby jest. Ja to po prostu wróciłem do tego komputera dziwnego. Co nie ma do wzięcia, zabrania, zbadania? O, szkoda troszeczkę. Dobra. Okej, okay, teraz trzeba ich tu wszystkich jakoś powoli wystrzelać, tak żeby się nikt nie gapnął. Dobra, tam jest dwóch, tu na górze mamy snajpera, dalej jest jeden. Tam są następni. Coś kojarzy, tutaj się dobrze z nimi walczyło, znaczy dobrze. Trochę trzeba było się natrudzić. A, to sobie odejdź. To na przykład nie da się wskoczyć. Dobra, tych dwóch trzeba by było chyba na początku, bo ich nikt chyba nie zobaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc nie wiem, czy tu snajperką by nie ściągnąć. Some bastard waltzed in here and just shut up the place. Look like townies. Stupid townies in their shithole town. They hate our freedom. Always have. Well. They want a killer hillbilly. They got one. Call the boys. The hunt is on. Dobra, to może zrobimy tak właśnie, że ściągnę najpierw niego, jego strzelca. Strzelca od razu nie ściągnę. A tamci ile mają? Też 50, 70, 50, 120. Zasadzka. Leży. A. Zaraz będzie panikował pewnie strzelec. Czy nie? A, nie widzi go. No to super. Tam jednego dałoby się butelką odciągnąć. Pewnie. Na górze jeszcze jeden. Sobie idź, 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 idź. Tego na górze jakbym ściągnął, to raczej już strzelec ten na górze go zobaczy. Tych
też raczej zobaczy. Teoretycznie powinienem strzelca na początek, a ta moja broń zadaje 70. To mogę go ściągnąć na spokojnie. Nie muszę się przejmować. Tak dam radę. O, idź. Teraz najpierw z tego strzelca. No chodź, chodź. Kici, kici, taś, taś. Nie wiem, czy nie muszę przeładować najpierw? Nie. 100%. Pięknie. Mogę wejść, żeby mnie nie zobaczyli. Czy mają zasięg do widzenia? Nie mają. Rabuś. A, muszę podejść dalej. No. Tego nie rozumiem. Czego oni mi się tak robią? Follow me. Going solo. No, chodź, 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 chodź. Dostanę go? Dostanę. Elegancko. Na razie bardzo dobrze idzie. Teraz tutaj. Jak to jest na przykład z butelką? Czy ja mogę nią rzucić? Z plecaka? Nie mogę. Kurde, przydałoby się. To mogę użyć, ale szklanej butelki już nie. To panowie, ktoś mi musiał pomóc. Dobra. Zasadzka. To. Butelka. I to fajnie pokazuje, że on sobie gdzieś tam pójdzie, nie? Tylko którego by tu gdzieś wysłać? Tego może lepiej tu. Tak dalej można. Już ten drugi będzie widział. Tutaj. Tutaj nie powinien mieć teoretycznie zasięgu widzenia, nie? Teoretycznie. Dawaj. Dobra. Pięknie. Wyjdź z zasadzki. Wejdź w następną. Bum! Elegancko. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Tu mamy jeszcze rabusia i strzelca. Zaraz czymś ich potraktujemy. Co, jak rabusia ściągnę, to przynajmniej od razu będę miał ten. Z głowy, nie? Zobaczmy. Pięknie. Zabiję go? Nie zabiję, ale z podpaleniem powinno się udać. Piąteczka. Wow! Sypło nim na wszystkie strony. Dobra, zbierać śmieci, jeśli gdzieś jakieś są. Na razie nie idę.
Plastik. Wiedźma, to pewnie o matce. Command, facility integrity has been compromised. I repeat, facility integrity has been compromised. She's tearing through our defenses. We'll send more collectors. We're not going to be able to hold out much longer. The witch is outside the blast doors. No, no, no! I can explain. Stop! Zdaje się, że to wszystko, co tutaj się działo, to wina mojej matki. A właściwie to nie tyle wina, co zasługa mojej matki. Karta bramka. Przedmiot zadania: kopalnia wdowy. Zwykła, nudna, korporacyjna karta magnetyczna. Czara, a na Fobosie używają egzotycznych kart w kolorze czerwonym, niebieskim oraz żółtym. Z jednej strony karty wydrukowana napis: bramka do obserwacji szybów. Dobra, to idę obserwować. Szkoda, że jakichś ciekawych przedmiotów nie było. Znaleziono moneta Mendacium, skarb. 1500 doświadczenia, za to się zawinęło. Pewnego dnia jakiś geniusz postanowił stworzyć walutę opartą na ilości marnowanej energii elektrycznej. W ten sposób narodziła się kryptowaluta Mendacium. Dobre. Rent ten utrzymywał się przez kilka lat, aż w końcu ktoś zgubił hasło do głównego serwera, co sprawiło, że Mendacium stało się bezwartościowe. Kurde, mi to przypomina pewną historię, bo coś takiego właśnie było, że jakiś koleś umarł i nie tyle, że zgubił, tylko umarł i nie mają teraz hasła do serwerów z jakąś kryptowalutą. Coś takiego kojarzę. Chyba stąd pomysł wzięli, nie? Mendacium. Wymyślili. Dobra, tutaj już nic nie ma. Można pójść dalej. Tak, chcę podróżować zdecydowanie. Tak, potrzebujemy więcej wirów, zdecydowanie. Dużo więcej. Finally made it to Happy Hills. Oh, don't look so happy to me. Rozmawiaj z Jade. So, Jade, you're like a badass and shit, huh? Okay, where's this going? If you're so tough, why do you need Mama's help? I'm running from the first family. They're bad, bad people. Powerful people. I thought with her muscle, her magic, she could help me fight back, correct their mistakes. We talking the whole family or someone in particular? Someone. You don't know him. You don't want to know him. Ooh, you sounded like a badass right there. A Dix, co mi powie? One long face. We just kicked some fever ass. Hell yeah, we kicked some ass. Elvis and Diggs, the dynamic duo. But now we're a trio. Trios are tricky. This mystery girl is trouble, bro. Oh, am I? Come on, big man. We'd be dead without her. More like dead with her. Feels like she's gonna sneak up behind me and yank my dirge cable. Sneak behind you? Come on. You'd smell her coming a mile away. I can't smell, but I take that as a compliment, little brother. Dobra. Okay, let's go find that drive. Góry. Wesołe. What are you trying to find here? A crashed airship. First family. Guys, I advise against that. You don't want anything to do with them. You're just an expert on everything, huh? Mystery girl. Where you come from? Keeping secrets keeps me alive. Getting closer, Thaver, and I'll beat you like a one-legged stepchild. Dzień dobry. Deacon Cash. Rest easy, lady. We ain't no thievers.
forgive me. I lost my glasses somewhere in Utah. I can't tell a crow from a crawfish. You've been to Utah? Been all over this great country. I know her cities, her jungles. I even rubbed noses with the Inuit tribes of New Jersey. Deacon Cash, at your service. You're in the Badlands now, Deacon. Tough place for an old woman to wander alone. Don't I know it? Damn thievers everywhere. I can't get close to the treasure I hid. Oh, what treasure are we talking about? Gold? Oh, no. I've seen what gold does to men's souls. Nope. This treasure is so special, so precious, it cannot be quantified. What is it? Well, help me reclaim it and you'll see. It's in a locked box inside a nearby police station. The code on the box is 720. Hear that? 720. 720. Zapamiętać. Got it. Get me my treasure and I'll reward you handsomely. Good luck. Hey. Mój skarb. Nowe zadanie. Dobra, ale tu jest trochę jakichś złych typów. Jest trzech. Może kucnij, no, na chwilę. Strzelec, rabuś. 120, trochę sporo. Uruchom zwykłą dźwiękową, okej. It wasn't just him. He had a robot and a girl too. A robot and a girl. That sedentary town is mocking us. Taking a little look. In their house, don't. So, what are we gonna do, Jonas? We're gonna waltz in there and kill them towny bitches. Round up the boys. Dobra. Yes, it is possible for the male bull elephant to you step on his trunk. O, chodź, 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 cwaniaczku, chodź, no, bliżej, bliżej, bliżej. Nothing out here. Długo byś jeszcze stał? Sio! Że się tak wyrażę. Sio, sio! Zobacz ćwiczenie. Dodatkowe. Yes, it is possible for the male bull elephant to step on his trunk. Teraz się nad jednym zastanawiam. Tak naprawdę to, teoretycznie jakbym trafił krytykiem, to jest szansa, że tego typa bym jednym strzałem ściągnął. Ale. Tego przydałaby mi się lepsza umiejętność. Czyli nie to. To daje 30 do sumy szansy na trafienie krytyczne. Tego nie da rady. Daje 20% szansy na trafienie krytyczne podczas strzelania z wysokiej pozycji. Dobra, dajemy to jeszcze. Teraz z wysokiej pozycji. Czy ja dam radę gdzieś tu wejść, tak żeby do niego z góry strzelić? Wszędzie będzie za daleko. Tam na razie zostańcie sobie. Psiu, ale on chyba będzie za daleko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zasadzka. Co, trafię? Nie, no teoretycznie trafię. Mam szansę krytyka 165%. Dodam sobie jeszcze z tego. Pięknie. Fajnie, że tutaj dali tą opcję, że te umiejętności można sobie w trakcie zmieniać. Trochę to nielogiczne, no ale nie będę narzekał. Jak się da, to trzeba korzystać, nie? To nie żaden exploit. W grze zaimplementowano. Trzeba sobie umieć jakoś radzić. Tam już jest dwóch, to nie bardzo sobie jakoś to oddzielnie poradzę. Chyba, że jest jakaś przeszkadzajka dla nich, ewentualnie ten wabik. Dobra. Dwóch rabusi. Patrzą się bezpośrednio na siebie. Czyli musiałbym teoretycznie rzucić butelkę na przykład. Zaraz kawałek jeszcze podejdę.
Kapsuła lecznicza też się przyda. Dojdę jeszcze kawałek i zobaczę, czy tu nie ma gdzieś jakiegoś właśnie alarmu, żeby wcisnąć, żeby przyszli, nie się ruszyli. Rozbiórka. Udało się. Pincher poświęciła na to sporo czasu, ale w końcu odkryła, jak zhakować zabezpieczenie rozbitego Dragonfly'a. Szef mówi, że musimy rozebrać statek, zanim wyruszymy do obozu zimowego. Dzięki znajomościom szefa wymienimy zdobyty tak sprzęt na mnóstwo plastiku. Więc bierzmy się do roboty. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Oni podobno byli jakoś inaczej oznaczani, jeżeli należeli do różnych grup i one na siebie nie reagowały. Ci mają jeden trójkąt jako grupa. Na górze jest jeszcze jeden. O, tutaj nie za bardzo mogę podejść, bo mnie wykryją. Tu jeszcze coś jest z drugiej strony. No, tak jakoś kojarzę, jak tam były te samouczki. Aha, wejść na górę delikatnie. Panowie, wy lepiej tu zostańcie. Co to jest? Puszczenie obszaru walki, przegrupowanie? Okej, no dobra, niech będzie. Jak tak. Strzelec długodystansowy. On do nich należy. I ciekawe czego... O, piernicze to oni zauważą. Mam nadzieję, że nie. Ciche zabójstwo jest. Teraz to możecie przyjść. Bateria. Moduł baterii używany jest przez pierwotne zasilanie przedmiotów technologicznych. Użyj go, aby uzupełnić rezerwy kilowatów. To już miały. Co mi to drugi raz pokazuje jako samouczek? Jestem tak dziwnie. Dobra, panie, wy zostańcie. I teraz, czy oni są z tej samej grupy na przykład, nie? Szkoda, że nie ma na mapie tego jakoś. Dobra, butelki nie mam. Więc teoretycznie musiałbym zaryzykować. Going solo. Mam radę ich po prostu ściągnąć w jedną rundę. Ma co prawda snajperkę, ale nie ma z tłumikiem. Ten właśnie, a czy on mógłby na przykład dobiec i stuknąć, zanim ktoś zauważy? Ukryje się tutaj? Dobra. Okej, raczej niczego takiego nie zrobię, co by wymagało tego, że się nie gapną, ale sprawdzę, jak to jest właśnie, czy w jedną turę, jak ich od razu pokonam, czy w turę, to w zaskoczenie, nie? Czy uda mi się po prostu wyeliminować ich, zanim się ktoś gapnie, czy od razu będzie z automatu, że ktoś ich... że ktoś mnie usłyszał, czy coś w tym stylu. O, może tak. Dobra, jeden leży. Przeładuj. W razie było cicho. No i teraz spróbujmy go stuknąć. Ci się zaalarmowali, ale czy oni będą od razu walczyć? Chyba tak. Zmienię broń, ale to i tak nie mam zasięgu, bo muszę poczekać po miniaturę. A, z tej samej grupy byli. Tak jakby. Stupid gun.
Trochę mam daleko, żeby mi tutaj trafić, albo za osłoną jestem też. Czy i za osłoną też jestem. No nikogo nie wzywają przynajmniej. A z tą trójką to łatwo powinno pójść. Strzelec 120. Podejdź. Pada tylko 50, ale. Ale jest. Point for Diggs, who's keeping score? Not bad, Diggs. Do nikogo nie sięgnie. Gdzieś tutaj do strzelca by dał radę. Ale nie dojdzie, bo sprint musiałaby użyć. Trochę słabo, trochę szkoda. Trzeba będzie poczekać, aż podejdą bliżej w takim razie. Wiem, dostrzelę, ale skoro ma pancerz, to lepiej z korozyjnego. 50% tylko, a zaryzykuję. No niestety. Niestety. Ale oni chyba też będą musieli bliżej podejść. A, nie, nie chciałem iść. Kurde. Ale żebyś po las? I nie zabili przypadkiem teraz. Ale może nie. Z drugiej strony ja też tak czasami się pękam o to. Po prostu rozwalić w chorobę i tyle, nie? Tylko 20. Nie ma nigdzie lepiej. Nie ma. Okej. Okay. Może sobie tutaj się schowam. Do niego strzelę. W takim wypadku. Bum. A? Ty może podejść bliżej. Siedemdziesiąt. Z takiej broni lepiej. Przebijający. Ale zes! Nieładnie. Weź go tam klepnij. Fresh townies. O, w biegu. Z jednej strony to lipa, że tak sobie tam kliknąłem przez przypadek. A z drugiej to właśnie ja chyba za bardzo się tutaj boję tego, że coś się stanie moim postacią, bo przecież trochę przeżyją. Czasami na ostrze można się wystawić, przynajmniej walka szybciej będzie, nie? Zakończona. No dobra, starczy może na razie tego. Na pewno tu jeszcze parę walk będzie, przynajmniej jedna. Tam gdzieś też przeciwników widziałem. No cóż, zapraszam na kolejny odcinek w takim wypadku. Trzymajcie się i do usłyszenia.